na pierwszych testach mojej nowej ładowareczki. Chciałem wam pokazać to, na co tak z utęsknieniem czekałem. Chiński produkt, ale o bardzo dużych możliwościach jak na tę wielkość urządzenia. Podpiąłem to do mojego zasilacza laboratoryjnego, że tak powiem. Nie wiem, jaką on ma wydajność, bo go nie testowałem. W każdym razie te 10 amperów to tak spokojnie ciągle może dać. Urządzonko uruchamiam. Jest to ładowarka modelarska, a więc tutaj jest możliwość ładowania wszystkich akumulatorów, jakie są dostępne na rynku. Nas interesują tylko na razie akumulatory ołowiowe. Jako że tutaj napięcie na cele jest przygotowane pod AGM czy pod żele, więc trzeba trochę kombinować. Chociaż mamy dwa sposoby ładowania naszych kwasowych akumulatorów. Ja na razie dla testu robię to w taki sposób, że ustawiam minimalne napięcie, jakie jest możliwe do ustawienia na jedną celę, czyli te 2,35, bo maksymalnie da się ustawić to tylko 2,45 i wychodzi to trochę za mało, bo tylko 14,7 przy 7 celach. Więc robię to tak, żeby ustawić 7 cel i daję 16,45V to razem. No, ustawiłem sobie tutaj prąd 10 A, maksymalnie to jest możliwe, żeby ustawić prąd 15 A, ale to jest też zależne od wydajności mojego zasilacza i tego, ile ten inwerter w tej ładowarce jest w stanie sobie tego napięcia podnieść z tego prądu, który dostaje. Ona tutaj troszkę ma jakieś też ograniczenia, no ale na razie testujmy to przy takich ustawieniach. Ok, niepodłączone. Dobrze, może teraz pójdzie. Dobra, no akumulator jest już mocno podładowany. Ja już go męczę od wielu dni, więc on tam jest mocno naładowany, szybko podnosi się napięcie. No ale ja to robię specjalnie, żeby właśnie zaobserwować końcówkę tego ładowania, jak to się odbywa. Z nieznanych mi jeszcze powodów to napięcie nie zatrzymuje się na tych 16,45V, tylko 16,81 i nie zdążyłem jeszcze zaobserwować, do jakiego napięcia on dojdzie, więc jeżeli dla kogoś jest to napięcie zbyt wysokie, bo boi się takiego napięcia, to zaraz przejdziemy do funkcji tego zasilacza, ładowarki w zasadzie, do funkcji zasilacza, którą ta ładowarka daje, i tam ustawimy sobie napięcie dokładnie takie, jak nas interesuje, z maksymalnym prądem również takie, jak nas interesuje. Ja chciałem tylko sprawdzić po prostu, jak sprawdzi się opcja ładowania akumulatorów ołowiowych tutaj w tej ładowareczce. No i tego jeszcze nie wiem, będę to testował, zobaczymy. Na razie, jak widzicie, 16,8V, 3 ampery, no dość wysoko, więc na razie możemy skończyć i zobaczymy, jak to się będzie odbywało, gdy ustawimy sobie tą ładowarkę jako zasilacz. Tutaj mamy już ustawione te 16,2V. Prąd również można tutaj ustawić maksymalny do tych 15 A, ale ja już tutaj chciałem ustawić sobie to tylko do wysycania tego akumulatora i zostawić to powiedzmy na dłuższy czas. Więc no tu jeszcze trzeba, ze względu na to, że to jest zasilacz, ładowarka zwraca uwagę, że jest podpięta bateria, więc najpierw trzeba odpiąć baterię i uruchomić zasilacz, dopiero potem podpinać akumulator. No i w tej chwili mamy, napięcie nam dochodzi do tych paru metrów, które sobie ustawiliśmy powoli. No i mamy to, czego chcieliśmy. Możemy sobie tutaj ustawiać napięcie takie, jak nam się podoba, z dokładnością do 1,1V. No i możemy tak zostawić i wysycać ten akumulator. I myślę, że test poranka jak najbardziej nam przejdzie to urządzenie, dlatego że możemy sobie tutaj ograniczenie prądowe ustawić takie, jakie chcemy. Ładować według takich parametrów, jakie nam odpowiadają. Podpowiem tylko, że ta ładowarka kosztuje około 160 zł z wysyłką na Ali. I w mojej opinii jest dużo lepszym urządzeniem
odkulona. Jeśli oczywiście ktoś dysponuje jakimś zasilaczem, który mu powiedzmy daje te 12 do 14 V przynajmniej. Nie musi być to taki zasilacz super stabilizowany, podejrzewam jak mój. No ale cokolwiek tutaj podepnie, myślę, że będzie mógł sobie wysterować tym urządzeniem tak ładowanie, jak mu się tylko podoba. Wielką ciekawostką dla mnie jako modelarza jest to, dlatego że w akumulatorach ołowiowych no, rzadko jest to potrzebne, ale jest taka opcja, że gdy podłączymy tutaj dwa akumulatory zamiast zasilacza, to możemy jeden z nich rozładowywać maksymalnym prądem, taki jak w stanie jest ta ładowarka przepuścić, czyli te 15 A będzie w stanie wyciągnąć z akumulatora rozładowanego i przepchnąć go do akumulatora, którym jest w tym momencie zasilana. W opcjach możemy sobie też tutaj ustawić, jakie są napięcia końcowe na wejściu tej ładowareczki, czyli możemy sobie tutaj ustawić tam powiedzmy od 7 V, no ile nas interesuje, żeby zabezpieczyć sobie po prostu źródło zasilania. No jak widzimy, tutaj się do 25 V da nawet dojechać, ale powiedzmy, no jak tam kto uważa, 10,5 V, czy ile tam dla tego akumulatora ołowiowego. Możemy również zabezpieczyć, jeżeli mamy na wejściu jakiś zasilacz o konkretnej mocy, której nie chcemy przekroczyć, możemy sobie też ustawić na przykład jakąś mniejszą moc, nie wiem, tam 100-150 W. No i z iloczynu prądu i napięcia ładowarka cały czas sobie przelicza, żeby po prostu nie przeciążyć tego naszego źródła prądu. Możemy sobie to tutaj po prostu ustawić. No mój zasilacz jest dosyć mocny, ja przy nim jestem, więc mi się nie przegrzeje w razie czego. Bo też jest to urządzenie mojej produkcji, nie przetestowane do końca, więc wolę go pilnować, ale ładowarka bardzo mi się podoba i było to jeszcze 20 lat temu dla mnie jako modelarza coś takiego, no po prostu marzeniem ściętej głowy, dlatego że polska ładowarka o jeszcze bardziej rozbudowanych parametrach, dlatego że tam były opcje jeszcze naprawy akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-wodorkowych, różne programy ładowania do naprawy właśnie tych cel. No, kosztowała wtedy w pierwszej wersji 600 zł. W tej chwili druga wersja kosztuje około 1000, trzecia wersja około 3500. No, ta ostatnia ma ogromną moc, bo 2,5 kW, ale jest to no, wielkie urządzenie podobnej wielkości do mojego zasilacza. No i ogromnych kosztach. Także naprawdę myślę, że zabawka przednia. Jeżeli ktoś tam ma jakiekolwiek pojęcie elektryce, nie boli się lutownicy, to spokojnie sobie przystosuje do własnych potrzeb za małe pieniądze, także bardzo fajne urządzenie, mi sprawia dużo przyjemności. Jak będziecie chcieli jeszcze jakieś filmy związane z tym zasilaczem, jakieś pytania, to zapraszam i pozdrawiam.